Magda ma 38 lat. Mieszka w niedużym mieszkaniu na obrzeżach miasta. Jest księgową i właśnie kończy wieczorny raport. Ostatni posiłek jadła kilka godzin temu. Czuje zmęczenie i lekką sztywność w karku od zbyt długiego patrzenia w monitor. Ale Magda czuje coś jeszcze. Uczucie, które zbyt dobrze zna i o którym wolałaby zapomnieć. Nieprzyjemne napięcie. Sygnały o zbyt niskim poziomie cukru we krwi przebiły się już do kory przedczołowej. To spowodowało, że pojawiła się natrętna myśl o czekoladzie. Magda wie, że nie powinna jej jeść. Jest późno. Próbuje zignorować tę myśl i po prostu iść spać, ale ma marne szanse. W jej mózgu właśnie ruszyła reakcja układu limbicznego. Perfekcyjnie wytrenowana przez ewolucję. Reakcja, która tysiące lat temu pchała ludzi do działania i ratowała ich przed śmiercią z głodu. Dziś ta sama reakcja prowadzi ją prosto do szuflady ze słodyczami. Magda stara się stawiać opór, ale jej myśli zaczynają odpływać. Maleńkie cząsteczki dopaminy już się uwolniły i rozpoczęły swoją podróż do jądra półleżącego. Każde ich uderzenie wzmacnia pragnienie. Pierwotny instynkt wysyła jasny komunikat. Weź to teraz. Magda próbuje powstrzymać impuls. Mięśnie napinają się. Oddech przyspiesza. Wstaje, chce zająć się czymś innym, ale im mocniej próbuje, tym rozkaz w głowie jest intensywniejszy. Dla jej mózgu, jej wewnętrzna walka to sygnał, że pojawił się opór, który należy natychmiast spacyfikować. Mózg reaguje błyskawicznie i skokowo zwiększa produkcję dopaminy, wzmacniając pragnienie do granicy nie do zniesienia. Serce bije coraz szybciej, ręce zaczynają się pocić. W głowie Magdy pojawia się jeszcze jedna, ostatnia racjonalna myśl, że przecież obiecywała sobie, że miała już tego nie robić. Ale w końcu się poddaje. Otwiera szufladę. Jedna kostka czekolady zmienia się w całą tabliczkę, później druga i następna i kolejna. Pojawia się krótkotrwała ulga, ale zaraz potem wstyd i uczucie porażki. Jeszcze nie wie, że to nie jest jej słabość, ale skutek neurochemii, jaka przejęła nad nią kontrolę. Tego wieczoru po czekoladę sięgnął także Piotrek z Warszawy, Irina z Odessy, Karl ze Sztokholmu, ale oprócz nich zrobiło to także około 150 milionów dzieci na całym świecie. Dzieci, które przez problemy z nadwagą i otyłością mogą żyć krócej niż ich rodzice. W Polsce ten problem dotyka już 60% polskiego społeczeństwa, ale ta historia nie musi się tak kończyć. Dzisiaj pomożemy Magdzie pozbyć się tego problemu, bo o tym będzie ten odcinek. Jak wygrać z potrzebą jedzenia? Magda nie jest leniwa ani słaba, ma zaburzenie, które Światowa Organizacja Zdrowia klasyfikuje jako kompulsywne objadanie się. Ale w Polsce nikt jej oficjalnie tego nie powie. Co więcej, państwo chętnie zapłaci za leczenie cukrzycy albo nadciśnienia, ale nie daje jej grosza na terapię, która spowodowałaby, że mogłaby temu zapobiec. Czyli najpierw nie masz pomocy, a później dostajesz glukometr. Jeśli jednak ciągle myślisz, że sięganie po słodycze to kwestia słabej woli, pozwól, że cię zaskoczę. To nieprawda. Ale zanim pójdziemy dalej, jeśli kondycja twojego mózgu i zdrowia nie jest ci obojętna, zostaw proszę komentarz. Dzięki temu dotrzemy do większej ilości osób, a ja dostanę dodatkową porcję energii i zasięgów na stworzenie filmów specjalnie dla ciebie. Neurofanatyku, neurofanatyczko, w dzisiejszym odcinku dowiesz się m.in. dlaczego twoja głowa robi dramat, kiedy przechodzisz obok szafki ze słodyczami? Jak naturalnie zmniejszyć apetyt na słodycze bez karkołomnych diet? Jak jednym neurotrikiem przekonać swój mózg, że czekolada to nie jest jedyny sposób na szczęście? Dodatkowo poznacie bliżej Magdę oraz wyrzucę z rękawa parę bonusów, a na koniec będzie trochę o Polsce. Tylko na kanale. Lubię swój mózg. Magda nie zawsze miała taki problem ze słodyczami. Jeszcze kilka lat temu jadła je jak większość ludzi. Po prostu lubiła ich smak, zapach i to przyjemne uczucie po zjedzeniu. Do dzisiaj doskonale pamięta chwilę, gdy jako dziecko pierwszy raz dostała od cioci czekoladkę sprowadzaną z Niemiec. Wyraźnie czuła wtedy błogie ciepło w brzuchu, niemal natychmiastowy przypływ szczęścia. To były endorfiny, jakich wydzielanie wspomaga kakao. Gdy tylko dotarły do mózgu, hipokamp odpowiedzialny za zapamiętywanie ważnych wydarzeń starannie odnotował słodyczę,
Lubię to. Przez lata mogła jeść słodycze bez większych konsekwencji. Wszystko zmieniło się pewnego popołudnia kilka lat temu. Magda przeżyła wtedy przytłaczającą sytuację w pracy. Trudna rozmowa z szefem, stres, poczucie bezsilności. Po powrocie do domu czuła się rozbita, napięta, zdezorientowana. Po raz pierwszy sięgnęła wtedy po czekoladę, żeby uciszyć emocje. I zadziałało. Niemal natychmiast Magda poczuła, jak napięcie znika. Dopamina, neuroprzekaźnik odpowiadający za motywację i przyjemność, gwałtownie uwolniła się w jej mózgu. Hipokamp znów to odnotował, ale tym razem dużo mocniej, bo wydarzenie miało silny emocjonalny ładunek. Ładunek, jaki wyrył w jej korze przedczołowej nowe, trwałe ścieżki neuronalne. Ścieżki prowadzące wprost do słodyczy za każdym razem, gdy poczuje stres. Z początku mózg Magdy próbował się przed tym bronić. Miał do tego swój własny sprawdzony system. Neuroprzekaźnik GABA. Bez stresu GABA skutecznie hamowałby nadmiar dopaminy, kontrolując pragnienie słodyczy. Ale pojawiały się kolejne wyzwania w pracy. Raporty kwartalne, napięte terminy, mobbingujący szef. Przez ciągły stres mózg Magdy nie potrafił odpuścić. Produkował dopaminę w takich ilościach, że GABA nie miała najmniejszych szans. Z każdą kolejną stresującą sytuacją działanie GABA stawało się coraz słabsze, a potrzeba sięgnięcia po czekoladę coraz mocniejsza. Magda była na drodze, z której coraz trudniej było zawrócić. Ale działo się coś jeszcze. Im częściej Magda sięgała po słodycze, tym bardziej jej ciało przyzwyczajało się do dużych dawek cukru. Na początku wszystko było pod kontrolą. Waga w normie. Potem był batonik. Plus 2 kilo. Nie za dużo, nie widać. Później czekolada. Plus 3 kg. Lekki stres, przebłyski paniki. Potem czekolada nie wystarczała. Po kontroli nie było już śladu. Kiedy wyniki badań zaczęły przekraczać normy, Magda postanowiła działać. W ciągu kolejnych miesięcy wypróbowała wszystko, co obiecywało ratunek. Detoks cukrowy, tydzień restrykcyjnej diety zakończony gwałtownym napadem głodu. Dieta ketogeniczna, ketony wzrosły, ale po 3 tygodniach powrócił przymus sięgnięcia po czekoladę. Suplementy tłumiące apetyt, efekty uboczne, drżenie rąk i skoki ciśnienia i szybki powrót łaknienia cukru. Hipnoterapia? No nie żartujmy. Gdy wszystkie próby zawiodły, Magda była bliska rezygnacji. Wtedy przypomniała sobie o kanale Lubię swój mózg. Miał zaledwie 5 filmów o neurobiologii. Nic o nim nie wiem, ale czuję, że wszechświat mi go zesłał. Powiedziała mi później. Napisała do mnie: Adam, wczoraj zjadłam 4 tabliczki czekolady. Nie pamiętam nic z tego wieczoru. Chyba urwał mi się film. Wyjaśnij, jak do tego doszło. Okej, Magda, nie wiem skąd znasz moje imię, ale wchodzę w to. Zróbmy odcinek o serotoninie. Bo na szczęście w mózgu obok układu dopaminowego jest drugi układ serotoninowy, który pomoże Magdzie wyjść z tego wszystkiego i rozwiązać jej problem. Serotonina to neuroprzekaźnik, który wysyła w głąb ciała prosty komunikat. Jest dobrze, jesteś bezpieczny, masz wszystko pod kontrolą i wszystko, czego potrzebujesz. W odróżnieniu od dopaminy serotonina wycisza i zmniejsza apetyt. Jej poziom rośnie, gdy łapiesz poranne słońce, ćwiczysz albo doświadczasz życzliwej bliskości drugiego człowieka, na przykład przytulasa. Nie daje krótkiego strzału euforii, daje coś trwalszego, równowagę i spokój. Jeśli nauczysz się tak żyć, ten system będzie działał jak klucz, który uspokoi twoje myśli i emocje. A teraz pokażę ci krok po kroku, jak uruchomić tryb spokój w głowach. Krok pierwszy. Natychmiast się zatrzymaj. Jest to bardzo, bardzo konieczne. Kiedy zatrzymujesz się fizycznie oraz psychicznie, czyli przestajesz na moment myśleć i zatrzymujesz całe swoje ciało w sposób nagły, wtedy wywołujesz szok w swoim mózgu i masz szansę przyjąć kontrolę i zatrzymać napływ impulsów, które uderzają ci w głowę. Krok drugi. Weź 3 głębokie oddechy. To, w jaki sposób wziąć głębokie oddechy, to każdy wie, jest o tym cała masa odcinków na YouTubie, możesz sobie o tym zobaczyć. Ale to, co jest ważne, głębokie oddychanie aktywuje twój nerw błędny i zmniejsza poziom stresu, co odczujesz fizycznie. Czyli na początku robimy stop, później oddychamy. Krok trzeci. Świadomie skieruj swoją uwagę na swoje zmysły. Dotyk, słuch, wzrok. Dotyk. Dotknij swojej dłoni, ciała, koszuli, biurka, tego, co masz pod ręką. Postaraj się poczuć tego temperaturę. Postaraj się wyczuć tego strukturę. Skup się na tym zmyśle. Ewentualnie dla osób, które są słuchowcami, możesz postarać się usłyszeć jakiś dźwięk z otoczenia.
i starać się go analizować. Dla osób, które są wzrokowcami, mogą skupić się na przykład na jakimś obrazie, dostrzec pewnego rodzaju strukturę albo to, w jaki sposób on wygląda. To jest bardzo ważne, bo takie skupienie się na zmysłach powoduje, że odcinamy się od gonitwy myśli, która jest u nas w głowie. I to jest ważne, my nie przestajemy myśleć o czekoladzie. My nie walczymy z tą myślą. My po prostu przekierowujemy nasze myślenie z tego, co jest w głowie, na to, co jest na zewnątrz. W ten sposób wykonujesz coś, co nazywamy neurobiologicznym uziemieniem. Wracasz do tu i teraz. Mózg, który był przed chwilą nakierowany na dopaminę, przekierowuje się na serotoninę. Dlaczego? Gdyż oddawanie się zmysłom, czyli skupianie się na tym, co jest wokół nas, jest bardzo przyjemne dla nas, dla naszego mózgu. My często o tym zapominamy. Także jest to sposób nie tylko na to, żeby pozbyć się, nie wiem, nagłego ataku apetytu, ale również na to, aby odgonić inne negatywne myśli. Po prostu skupiamy się na tym, co jest tu i teraz. Obniża to nasz poziom stresu. Jeszcze raz to podkreślę, to nie chodzi o to, aby tłumić myśli o czekoladzie. Kiedy je tłumimy, nasz system w mózgu działa jeszcze mocniej. Kiedy zaczynamy starać się myśleć o czymś innym, w tym momencie nasz mózg coraz mocniej podsuwa nam czekoladę przed oczy. Także tego nie możemy robić. Po prostu zmieniamy sposób percepcji, patrzenia z tego, co jest w środku, na to, co jest na zewnątrz. No dobra, ale jak wyrobić sobie ten nawyk? No to każdy nawyk wyrabia się poprzez kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt prób. Na początku musisz nad tym panować świadomie, czyli za każdym razem, kiedy pojawia się myśl w głowie, że masz ochotę coś zjeść, musisz świadomie przekierować ją na to działanie, czyli użyć tych trzech punktów. Aby sobie pomóc, po prostu spisz te kroki na kartce. Weź tą kartkę, przyklej ją w miejscach, w których najczęściej dopada ciebie atak głodu, na przykład na czekoladę albo na twoją szafkę ze słodyczami. Możesz ją przyczepić w lodówce, jeżeli to tam sięgasz po jedzenie. Ta karteczka pomoże ci po prostu przypomnieć sobie, że okej, jest sposób na to, żeby odgonić od siebie tego typu myśli. Po pewnym czasie, po tygodniu, po dwóch tygodniach zobaczysz, że robisz to automatycznie. Twój mózg nauczy się, że może wybrać inną drogę, spokojniejszą, zdrowszą, bez ciągłej walki ze sobą i zacznie ją faworyzować. No i to działa naprawdę. Co prawda ja tej metody nie używałam na sobie, bo jak widzicie nie mam problemu z tym, że mam nadmierną wagę. Ci, którzy mnie znają, wiedzą o tym, że mam problem z tym, że raczej nie mogę przybrać na wadze, ale tego sposobu używałam wielokrotnie, kiedy pojawiały się w moim życiu inne pokusy. No nie takie związane z jedzeniem. Kiedy pokusa była naprawdę silna, ta metoda pozwalała powiedzieć stop, idziemy dalej, ale na moich warunkach. Okej, także tyle o metodzie, mam nadzieję, że wam się przyda. A teraz obiecałem wam parę gratisów dla tych chłonnych wiedzy. Myślę, że was zainteresują. Po pierwsze, po 3 tygodniach używania tej metody, czyli po około 20 pauzach, no załóżmy, że raz dzień nie robisz taką pauzę i używasz tych 3 kroków, zostało to zmierzone na skanach mózgu. Ścieżka nagrody, czyli impuls, który tworzy się w twojej głowie na widok czekolady albo na myśl o czekoladzie, skrócił się z 600 milisekund do 300 milisekund, co oznacza, że 2 razy krócej przekonywał cię i namawiał ciebie do tego, aby ją zjeść. Także z każdym kolejnym dniem, kiedy będziesz ćwiczył tą metodą, coraz prościej będzie ci opanować głód i coraz łatwiej ci to będzie przychodzić. Ciekawostka druga. Kompulsywne jedzenie słodyczy aktywuje te same obszary mózgu, co uzależnienie od kokainy. Działa to bardzo podobnie. Magda nauczyła się, że walka ze słodyczami to nie wojna, tylko świadoma współpraca z własnym mózgiem. Kiedy zaczęła praktykować przekierowanie uwagi, stopniowo odzyskała kontrolę. Nie zmieniła się jej silna wola, zmieniło się coś ważniejszego, jej neurochemia. Zapytasz się, kim jest Magda? Magdą mogę być ja, Magdą możesz być ty, Magdą może być twój znajomy albo jakieś dziecko w rodzinie. Każdy z nas może wpaść w dopaminową pułapkę. Mam nadzieję, że jeżeli kiedykolwiek sam w nią wpadniesz, to ten trik serotoninowy pozwoli ci z niej wyjść. Teraz trochę o Polsce. Na początku jedna rzecz, jaka mnie wkurza. Otóż co 4 dziecko w Polsce ma nadwagę albo otyłość. Tak, 1 na 4 nie jest to, że lekko brzuszek wystaje. To jest prawdziwy problem zdrowotny. A teraz zatrzymaj się. W 2005 roku tylko 10% dzieci miało ten problem. Mamy teraz 2025, czyli minęło 20 lat i statystyki wywaliło w kosmos. Także coś tu chyba poszło bardzo nie tak, prawda? W 2015 roku wprowadzono w Polsce w szkołach zakaz sprzedaży i reklamowania słodyczy. Brzmi fajnie, nie? Tylko chyba nikt się tym za bardzo nie przejmuje. Rok temu sanepid zrobił kontrolę.
1950 szkołach sprzedawano batoniki, chipsy, słodycze, całą masę rzeczy, które powinny zostać wyrzucone. I teraz najważniejsze, 400 placówek dostało karę grzywny 200 zł. Dokładnie, 200 zł za wciskanie dzieckom czekoladę pomiędzy lekcją matematyki a WF-em. Czujesz to? A ci, którzy robili to na pełnej bezstrzelce, recydywa z automatem na środku korytarza i pewnie z banerem cukier dodaje energii, czyli 84 placówki dostały po tysiaczku. 1000 zł. Serio, za złe parkowanie w strefie centrum zapłacisz więcej niż za latami serwowaną cukrową bombę w podstawówce. Ty jeszcze się dziwisz, że co czwarte dziecko w Polsce ma nadwagę, a my właśnie robimy odcinek o tym, jak pomagać ludziom, jacy zbyt często sięgają po czekoladę? No dobra, wystarczy.